Ona rozmawia w sobotnie popołudnie w Radiu PIN. Witam serdecznie, Agata Młynarska. W Polsce znają go wszyscy. Jedni uwielbiają, cenią i szanują, inni nabijają się, nie zostawiając na nim suchej nitki. Perfekcyjny prezenter czy obciachowiec celebryta. Każdy, jak to w demokracji, może uważać o nim, co chce. Tym, którzy go znają, a w sądach są ostrożni, proponuje spotkanie z facetem, którego bardzo cenię i podziwiam za wszystko, co robi. Podzielam z nim także podobne telewizyjne losy. Dziś moim gościem jest mój kumpel, Krzysztof Iwisz. Dzień dobry, ja sobie nagram to, co powiedziałeś w drugiej części. Dobrze i sobie będę puszczał zawsze rano. A ja Dobra, myślałam, że może bardziej to, w to co nie, w pierwszej. Nie, to, to w <laughs> no więc właśnie wiesz, myślałam o tym, że jednak jest bardzo dużo rzeczy, które nas łączą. E, jesteśmy w tym samym. Ale wieku. Nie mówmy o Mamy dwóch synów. No, i mamy chyba podobny power do pracy, i nawet u tego samego trenera dzięki tobie walczyliśmy o nowe boskie ciała. Tak, mamy też jeszcze coś, bo tam powiedziałeś, że niektórzy się nabijają, z czego generalnie e, ludzie lubią się nabijać, czyli jakiś taki optymizm, zapał, chęć i pasję. I myślę, że to jest coś takiego, co gdzieś tam może się nie podobać i budzić wiesz, takie złe skojarzenia, że tak wychlasz się przez szereg, że jesteś kimś innym. Ty jesteś osobą z pasją, właśnie. Pełny optymizmu. Ale się jest to zawsze do połowy pełna i to może budzić niechęć albo złe komentarze. Wydaje mi się, że ten moment, w którym jesteś, to jest taki moment w sumie zakrętu życiowego, kiedy trzeba sobie odpowiedzieć na bardzo ważne pytania. Co dalej? Jak? Dla kogo? Z kim? Po co? Stawiasz sobie takie pytania? I tak i nie. Dlatego, że oczywiście każdy człowiek rozsądny, który chce... Przeżyć życie tak, żeby jakoś tym okrętem y, kierować. Musi sobie tak, na takie pytanie odpowiadać. Ale z drugiej strony wiesz, co chyba coraz więcej daje na luz i, i cieszę się z tego, co jest każdego dnia. Generalnie życie jest tak nieprzewidywalne, że coraz, coraz bardziej trzeba chyba płynąć z tym życiem. No, mówię serio. To nie jest tak jak Ciekawe, kiedyś, że, że... mówisz z życiem, a nie z pracą. Nie z życiem. A nie kiedyś byś mówił z pracą. To prawda, wiesz, to, to nie jest tak jak kiedyś, że 20 lat temu miałem kalendarz, pisałem sobie jakieś cele, czas realizacji realizowałem, taki byłem. Teraz tego nie robię. Długo mm, dochodziłeś do tego momentu, żeby dojrzeć? W, 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 wiesz co, no... <głos》> cały czas dojrzewamy. To teraz trochę się czuję jak taki, wiesz... Yy, Ktoś, kto zdaje u ciebie maturę i teraz czy on już dojrzał ten egzamin dojrzałości, ma za sobą, czy nie. Wiesz, no nie chciałbym tak postrzegany, bo mam 47 lat i gdzieś tam. Generalnie myślę, że, że, że staje się mądrzejszy z roku na rok. Tak mi się przynajmniej wydaje, tak bym chciał. Natomiast nie mam takiego momentu, że gdzieś dojrzałem w którymś momencie. No, a może dojrzeję w wieku 50, może 70 lat, a może nigdy, a może już dawno dojrzałem. Nie wiem. Czy ty miałeś takie poczucie, że czasami robiłeś rzeczy kompletnie nie mając świadomości, jaka jest konsekwencja? Wiesz co, no, były takie momenty, nie? kiedy gdzieś tam jakoś to swoje życie zmieniałem, siedziałem i zastanawiałem się, że jeżeli ten krok zrobię, to tak naprawdę rzeczywiście dużo rzeczy może się wydarzyć nieprzewidywalnych, które gdzieś tam no, zatopią mnie kompletnie. Ale na ogół gdzieś tam te decyzje podejmowałem. Teraz, czym zrobił tak jeszcze raz, nie jestem pewien, chyba nie. No ale wtedy był taki moment, że, że wydawało mi się, że tak trzeba zrobić, i, i, i tak robiłem ponosząc potem konsekwencje. Sieknęło cię to? Tak, dlatego, że nie spodziewałem się czegoś takiego. E, I nie myślałem, że, że książka o, o zdrowym stylu życia czy o ćwiczeniach może wywołać taką reakcję i właśnie być powodem do nabijania się, ale no, nie myślałem, że... A wiesz że... Co, w Stanach nikt by się tym Niś, nie przejął. Nie, tylko u nas też tak myślę. Możesz o siebie dbać, możesz biegać, ćwiczyć, natomiast nie możesz o tym mówić. Ile lat pracujesz w telewizji? To wiesz co, wydaje mi się, że jakieś 21 może. Pamiętasz ten moment, kiedy przyszedłeś do pracy w telewizji? Pamiętam. Ja ciebie pamiętam znakomicie. To był y, klub Japis? To, znaczy, to się tak nazywało? Japis, znaczy, Japis? Ale troszkę wcześniej, dlatego, że wcześniej em, w, robiłem felietony do takiego kultowego programu, który doskonale znasz, 50-15 I tam była, była taka działka Short Press. Ja jeździłem z kamerą i do tego Short Press robiłem ze szkół felietony. I to był mój początek pracy. Kiedy poczułeś, że naprawdę niesie cię fala? Fala mediów, fala telewizji. Powiem ci, nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak to działa. Pierwszy raz jechałem gdzieś tam pociągiem do Gdańska i w Pruszczu e, wyglądam przez okno i jakaś pani mówi, dzień dobry, panie Krzysztofie. I to mnie zatkało kompletnie. Ja mówię, tej pani nie znam. I dopiero do mnie zaczęło dochodzić, jak to wszystko działa, że już nie masz anonimowości, że wszyscy cię znają, że jak e, prosić w sklepie z kawą e, kawę, to miło jest, że nie pytają cię o imię, tylko pisują na kubku. Jeżeli to to dopiero tak to do mnie dochodziło. Wcześniej tego nie przewidywałem, co, co, się, jak, co się za tym kryje. Miałeś taki apogeum y, popularności swojej, czy uważasz, że ono nadal trwa? W, wiesz co? Nie wiem. Wydaje mi się, że, że trwa. Jakoś tam trwa może w mniejszym natężeniu niż kiedyś. Czy miałem apogeum? No nie wiem. Ja, ja po prostu gdzieś tam obecny byłem bardzo intensywnie, czy jestem w mediach już naprawdę ponad 20 lat. Więc ja nie czuję takich, że tam jest jakaś górka jest mega apogeum, a potem nie. No, bo gdzieś tam po prostu ludzie mnie poznają, ludzie mnie znają, traktują jak znajomego, więc. Ciężko mi tak ocenić, kiedy ono było. To znaczy, rozumiem, że to natężenie Twojej obecności w mediach w tym momencie już nie ma takiego wielkiego znaczenia. My, akurat, jesteśmy jakby z tej półki ludzi, którzy są długo w mediach, robili bardzo, bardzo różne rzeczy. Bardzo różne. I gdzieś tam my w, jesteśmy w świadomości widza. I nieważne, czy akurat teraz częściej, czy teraz mniej, my po prostu jesteśmy. E, wiesz, co ja. Ja się zabiegam o co innego. Ja zabiegam, żeby było mnie mniej. E, wiesz. Staram się nie udzielać wywiadów. Był staram czas, się... że udzielałem dużo. Ale wiesz co? Tak półtora roku temu prawie postanowiłem, że, że będzie inaczej. I rzadko, rzadko udzielam. A jeżeli już, to z, z dobrymi dziennikarzami. Wiesz, nie mam mnie w kolorowej prasie, przynajmniej nie mam mnie tam z mojego powodu. Nie zabiegam o to, odmawiam, staram się, żeby mnie nie było, bo chciałbym, Był żeby czas, przedmiotem... że wszystkie lufy Były wykierowane w twoją tak, stronę. Chciałbym, żeby przedmiotem. Lufy o, oceny, czy. Było to, co robi zawodowa, nie moje życie prywatne, nie? z kim mieszkam, z kim jestem, z kim jadę na wakacje, jak się bawię z dziećmi i tak dalej, Da i tak się dalej. przed tym tobie uciec? No, udaje mi się, wiesz co? No, bo tak naprawdę, jakoś półtora roku udaje mi się. Właśnie w tym roku to tylko prasowo rozmawiałem z Piotrem na dla Wiwy, a tak to nie. No, po prostu odmawiam, odmawiam. Nie chcę, nie chcę być. Tak się składa, że w tym roku obchodzimy dwudziestolecie Polsatu. Przyznam ci się szczerze, że. Nigdy w życiu nie przypuszczałam, że się spotkamy w Polsacie i jestem szczęśliwa, że tak się skrzyżowały nasze drogi, że właśnie w Polsacie się mogliśmy spotkać podczas pierwszego dużego Sylwestra dla Polsatu. Tak, to, to fantastyczne, bo yy, właśnie dzięki Polsatowi mogłem spróbować prawie każdego gatunku telewizyjnego i naprawdę no, tych programów bardzo różnych było mnóstwo, bo jak spojrzę na teleturnieje, to było ich chyba 7 czy 8, każdy powyżej 300-cinków, parę lat życia tak naprawdę. Poza tym reality show. To było ciekawe. No Kto wpadł, by, nie wiem, 20 lat temu, że że powstanie nowy gatunek telewizyjny. Pamiętasz ten moment, kiedy zaczęło się zmieniać twoje życie przez reality, że nagle musisz być też prezenterem o drugiej w nocy, o trzeciej nad ranem? Pamiętam, to, to było niesamowite, trzy lata życia, e, gdzie telefon dzwonił na przykład druga, trzecia w nocy, dzwonił e, kierownik, który mówił, Krzysiek, tam trzeba wręczyć żółtą, czerwoną kartkę, bo tam wtedy się wylatowało za to programu. No więc... Ja w samochód, to się działo wszystko we Wrocławiu, pod Wrocław, Birany Wrocławskie wchodziłem trzecia w nocy, czwarta, piąta. I to wszystko potem było emitowane. Nie dość, że to szło wszystko na żywo na satelicie. można Powiedzmy, było Powiedzmy, że mówimy o programie Bar. Bar, ale wcześniej Dwa Światy. No to jeszcze potem codzienne odcinki plus dwa programy na żywo minimum w tygodniu. Musiałeś to mieć wycięte, telewizją. Musiałeś mieć wycięte życie kompletnie, życie prywatne, osobiste. No tak można powiedzieć, tak było. Tego no, nie, nie dało się pogodzić. W grudniu w tym roku świętować będziemy wspólnie dwudziestolecie Polsatu. To wielkie święto w naszej stacji telewizyjnej i szmat czasu z naszego życia. Krzysiu, pamiętasz, yy, kiedy przyszedłeś do Polsatu i jak Bardzo to dobrze. się stało? Jak Bardzo to dobrze było? pamiętam. E, Okiu Hamidow, yy, reżyser m.in. Kiedyś Świata Według Kiepskich, Pierwszej Miłości, Barów. E, robił casting do teleturnieju Życiowa Szansa I, i wiem, że sporo osób było na tym castingu, nie był jak do końca zadowolony. I tak ostatnim rzutem na taśmę zaprosił mnie, no i okazało się, że udało mi się ten casting wygrać i po prostu z, z castingu trafiłem do telewizji Polsat. Z castingu dla faceta, który już był w mediach. Tak, ale ja sobie już, już układałem życie poza telewizją, dlatego że m, po skończeniu pracy w innej stacji e, właściwie nie, nie widziałem swojego miejsca i założyłem agencję reklamową. I pół roku właściwie zajmowałem się biznesem. I jak potem... ci to szło? Wiesz co, szło ok, ale potem jak przyszły już obowiązki związane z, z moim powrotem na wizję, z pracą we Wrocławiu, to myślę, że jak w wielu firmach no jeżeli nie ma tej siły sprawczej czyli lidera to już tak dobrze wszystko nie chodzi i stwierdziłem, że no nie dam rady tego wszystkiego pilnować Bo na takim poziomie żeby telewizję kochasz bardziej niż biznes żeby klienci byli zadowoleni no, telewizję kocham bardzo to jest medium w którym jestem zakochany po prostu od lat czy to jest tak że kiedy słyszysz ten telefon który wiesz o tym że zapowiada coś co może wiązać cię na kolejne parę lat z intensywną pracą w telewizji to tak jakby ci Dzwonił dzwon w sercu? No jest coś takiego. Jest coś takiego. No, no tak jak mówiłeś na początku, jesteśmy podobni, nie? I ta, ta praca w telewizji nas bardzo kręci. No, Co jak jest? słyszysz, że mówią, że masz partię na szkło, to jak reagujesz wtedy? No to jest o, o, oczywiste. No to, tak jakby mieć pretensje do szewca, że robi dużo butów. No to jest po prostu, wiesz, no, no zawód. Nie umawialiśmy to taki się, zawód. ale... Tak, tak, nie, ja powiedziałam, wiesz, powiedział? co, do, do bardzo, bardzo dużej grupy, zresztą tu siedzi realizatorka tego programu, Maria Ceraficka, która jest świadkiem tego. Prawda, Marysiu, odezwij się i to będzie historyczne odezwanie się pani realizator. Prawda, prawda, potwierdzam No więc właśnie, wiesz, o... na dużym hmm? spotkaniu zadano mi właśnie pytanie a propos parcia na szkło. I ja powiedziałam, tak, tak, no, mam parcie na skło, tak jak szeft ma parcie na buty, a chirurg parcie na skalpy. No to, to jest Dokładnie, typowe no to, dla naszego zawodu. To, to tak, tak jakbyś do chirurga, żeby dużo Ale operacji. Ale zobacz, że jest w tym bardzo dużo perfidii i takiego cynizmu, jak ktoś tak do ciebie mówi. No nie to straszne. Wróćmy jeszcze do Polsatu na chwilę, bo y, kiedy Polsat pojawił się w y, świadomości ludzi, no był bardzo siermieżną stacją. Powiem ci szczerze, że my w telewizji publicznej w ogóle nie docenialiśmy tego, co się dzieje nie braliśmy pod uwagę tego, że obok wyrasta prawdziwy gigant. Czułeś, jak ten gigant zaczyna się powiększać? Czułem, czułem, bo wcześniej pracowałem w innej telewizji komercyjnej i też widziałem, jak to powstaje od podstaw. Potem telewizja Polsat. Ostatnio nawet wróciłem do materiałów archiwalnych, poglądałem troszkę pierwszych programów. Rozmawiałem z Ewą Wachowicz, która prowadziła być może pierwszy, albo na pewno jeden z pierwszych programów, e, prawie na żywo, bo wtedy było emitowane wszystko z Holandii. Nazywało się to Studio Niedzielne. E, no naprawdę. Aż miło spojrzeć na telewizję z tamtych czasów. Jest to oczywiście oldschoolowe, jest, jest to telewizja robiona prosto, ale to były te początki. I, I powiem ci, że jak teraz widzisz to, co jest, te studia, ten budynek, rozmach programów, to jest niewiarygodne, jaką drogę przez 20 lat ta telewizja przeszła. Od niczego. Które z programów polsatowskich tak najbardziej, jak myślisz, od dwudziestoleciu cię rozczulają, zruszają? Słuchaj, no dla mnie to były takie kamienie y, milowe w telewizji Polska, czyli z Największą takim sentymentem pamiętam oczywiście e, grę w ciemno. To był niesamowity program. Tyle w którym można było wygrać milion złotych, i pamiętam, że e, w czasie najlepszych, e, najlepszych momentów tego programu mieliśmy przed telewizorami po 6 milionów ludzi. To było niesamowite. Potem awantura o kasę, no to jest rosyjska karoletka, gdzie do jest I powiem Ci, że czasem przełączam się, bo jak przechodzę przez Polsa 2 w programie, patrzę, że widzi któryś z moich teleturniów, to wrzucam chociaż na minutę. Że wiesz, to jest... I, i te stroje, właśnie ta moda tamta i w ogóle inaczej wyglądałem. I co czujesz wtedy, jak patrzysz na to? Takim sentymentem na to patrzę, bo to jest kawał mojego życia po prostu. Kawał mojego życia i fajnie, że wciąż to leci, mogę to zobaczyć. To na pewno to. No, Dwa Światli Bar jako reality show też na pewno. No i oczywiście jak oni śpiewają, prawda, to, to fantastyczna była... Przygoda, sześć edycji, trzy lata zresztą pracowałaś jako producentka kratyków. To dla mnie była programie. też ogromna przygoda, ponieważ to był pierwszy program, w którym debiutowałam jako producent kreatywny, mm -hmm. czyli debiutowałam w nowej roli i w nowej scenerii. To było dla mnie ogromne wyzwanie, ale zawsze w przerwie na reklamy do mnie dzwoniłeś i pytałeś, czy jest czat, czy dokręcić. Dlaczego, co, Krzysiek, ty do mnie zawsze dzwoniłeś w tej sprawie? Dzwoniłem do, do ciebie. Do Niny Terrenty także. Do swojej mamy. I do mamy, jako mówi, tak główny widz. <laughs> e, na ogół opinia mamy pokrywa się z opinią ogół widzów. To jest mój taki tester. Mamy to jest tester. E, dlatego, że ja mam świadomość przy, przy programach na żywo, że jeżeli jest przerwa reklamowa i może być coś lepiej w kolejnej części programu, to wszyscy powinni zrobić wszystko, żeby ta druga część była. Lepsza. I tu muszę zrobić małą dygresję, żeby Państwo mogli zrozumieć, jak to wygląda, bo taki prowadzący program, na żywo wielki program, jest popodłączany jak kosmita. Ma <laughs> mikrofony, ma słuchawki w uchu, ma z tyłu takie specjalne um, akumulatorki. No więc proszę sobie wyobrazić, jak musi być zorganizowany facet, który w przerwie reklamowej, trwającej 4 do 7 minut, wykonuje telefon do dwóch lub trzech osób. Ale wiesz co, bo to jest. Mam gdzieś tam takie poczucie odpowiedzialności za program, za ambicje stacji, za to, że to musi być najwyższe. No, jakość. Może to jest to twoje dążenie do doskonałości, no, do ideału, którego nie ma. Nam się często wydaje w studiu inaczej niż widz, który widzi to w to okienku prawda. telewizora. A on ma rację, prawda? A nam się może wydaje, że jest super, albo że jest bardzo źle, tymczasem jest super i dopiero... Zadzwonienie do kogoś, kto ogląda to z zewnątrz, pije herbaty i ogląda, dopiero daje nam pojęcie, co jak to się Co ty zbieramy. ja obryzałam paznokcie, jak prowadziłeś, jak oni <laughs> śpiewają. Dla mnie to był właśnie nasz debiut. No, to prawda. Wiesz, co jest fajnego, że 31 grudnia znów się spotkamy na scenie. No to cudownie, właśnie. I że znów będzie kilkaset tysięcy ludzi przed nami i kilka milionów przed telewizorami. Lubisz takie duże koncerty? Uwielbiam, uwielbiam. Wiesz, to jest taka. My to na to czeka czekamy cały rok. Nie ma możliwości w tym kraju zrobienia większego koncertu. Przynajmniej nie było do tej pory. Robimy największą transmisję telewizyjną w Polsce po prostu. Pamiętam nasze początki w, w Krakowie na rynku, potwornie zimno pamiętasz? Pamiętam bardzo dobrze. dojść do siebie. Przegadaliśmy chyba potem dwa dni, żeby jakoś tak. Tak. I co no. najlepsze, tutaj może zdradzimy państwu tajemnicę, której zdradzać nie powinniśmy. Oboje leżeliśmy w łóżku, ale niestety nie razem. Ponieważ tak. mieszkaliśmy w jednym hotelu ja spałam w pokoju, który był dokładnie pod twoim pokojem. Tak. I cholernie właściwie mi było żal, że z tą kołdrą nie zszedłeś do mnie, Krzysiek, <laughs> wiesz? Bo straciliśmy kupę czasu na gadanie przez, przez telefon. Ale przez telefon gadaliśmy naprawdę długo. Po kilka godzin. Cię, tak. Czy doceniasz to, że nie pytałam ciebie o no to, jak Ci się prowadzi z żoną, o Twoje kobiety? No, bardzo doceniam, no, bardzo się cieszę, właśnie. <laughs> <laughs> dziękuję Ci bardzo, bardzo za to. Bardzo dziękuję stosowanie. za miłą rozmowę, pozdrawiam. A, A ja włączyć. zapraszam wszystkich Was, jeżeli chcecie jeszcze raz posłuchać rozmowy z Krzysztofem i Biszem na www.onaonaona.com, piękne strony kobiety. Niewątpliwie dzięki takim facetom jak Krzysztof są one jeszcze piękniejsze. Wow.